Teraz już proszę Państwa, młodzi artyści. Kłonek Piano Trio. To już trzecia impreza, która odbywa się w Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Rzeczywiście jest to miejsce zrobione, by pokazywać tą wielką kulturę, tak jak dzisiaj. Młodych, dobrze zapowiadających się artystów, ale też, żeby pokazywać naszych lokalnych artystów, tych, którzy coś pokazują, czy coś tworzą tutaj na miejscu. Poprzednia wystawa zdjęć Michała Moryla. Szykujemy na za chwileczkę kolejną wystawę akurat artystki też Wisznickiej. Założyliśmy sobie bardzo ambitnie, że w przyszłym roku w każdym miesiącu, może oprócz ujmując te miesiące zimowe, ale w każdym miesiącu coś zrobimy, albo taki koncert, albo właśnie taką wystawę, którą później, tak jak teraz wystawa zdjęć Michała Moryla, tą wystawę można było oglądać w kolejne weekendy. Otworzyliśmy Centrum Kultury Chrześcijańskiej, był pracownik i przychodzili mieszkańcy, którzy spokojnie na te wspaniałe zdjęcia patrzyli. Będziemy pokazywali kulturę, tą dużą i tą małą.